poczekaj! A to filtry? Ksiądz doradzi, czy się przebrać? Żeby w kadrze dobrze było. Ludzie, czyście zwariowali, oni ci z mediów i tak nas pewnie nie. I podwórzą śmiech i brawa. I podpiszą źle nazwisko. Nie udzielać mi wywiadu. Chyba, że to dziwnictwo. Niepotrzebnie się kłócicie o telewizyjny wywiad. Zatrzymali tu swój pojazd, bo zabrakło im paliwa. A już? Mieli o mnie pisać. Już gwiazdą miałam zostać. Najważniejsze to być sobą. Temu to najtrudniej pozostać. Najtrudniej uwierzyć w siebie i pokonać własne lęki. Ale tylko walcząc z sobą, stajemy się kimś wielkim. Życie to nie bajka, pasmo niełatwych decyzji, ale trzeba mieć swoje zdanie, unikać zaś hipokryzji. Trzeba dzielić sprawiedliwie, trzeba zadowolić tłumy, czy na szkoły, czy na parki. Wszak nasz budżet nie jest gumy. Ja się pytam, gdzie ma władza sejf ze złotem? Bowiem to z obietnic ma na barka. Czy na kredyt tworzyć budżet? No właśnie. Ile nie brać go we frankach. Przydałby się pociąg złoty. Tylko powiedz, gdzie go szukać. Detektywa z Sandomierza. Detektywa. Chodź, ojca Mateusza. Przeciążenie to tylko przeciążenie. Proszę wracać do wieczerzy. Ksiądz to taki nasz elektryk. Albo umie, albo wierzy. Święty czas. Świętujmy zatem moim imieniem. Pora zacząć się weselić, nie marudzić, nie narzekać. Viva Komia! Viva Pies! Viva Piątek! Trzeba służyć, dbać o ludzi. Teraz spokój. Kipną spodnie. Ale zaczną się grymasy, gdy czas przyjdzie na wybory. Przeszliśmy już pół powiatu. Nie ma szopy. Nie ma siana, wszędzie tylko dym okrutny. Tak wygląda dobra zmiana. Gdzie jest gwiazda, co zaświeci i wędrowcom drogę wskaże? W magistracie czasem świeci, komu da rozmowę? Dystans władzy też się przyda. To są przecież zwykli ludzie, którzy są wybrani po to, by nam, wam lepiej było w prowadzimy do was gości.
witam grzecznie, drodzy. Przychodzę, gdyż odwiedzić chciałem. Prezentów niestety nie ma. No! Zwyczajnie zawalę. Przepraszam najmocniej. Jeden mi się osłonił. Na mnie, na mnie, na mnie. O! Jeszcze. Mam samochód osobowy dla starosty. Odpoczywać swej starości, lecz mam do emerytury 10 lat pełnych. Mikołaju, na wcześniejszą idź, za warunki szkodliwe. 65 i kropka. Inne opcje niemożliwe. Czy zastałem tutaj diabła? Mam dla niego polecony. Do Dolika pisze listy, adresując do mamony. Nadawcą jest smok z Krakowa. Pewnie śle wam pozdrowienia. Lepiej proszę zanotować. Adresata tutaj nie ma. Słyszycie? Jedzie pociąg, walizki w dłoń, szykować bagaże. Każdy ruszy w swoją stronę. Podróż pełno nowych wrażeń. Kim ty jesteś? Co tu robisz? Asiu! Jestem śmierć i zbieram śniwo. A kryś ten! Mnie tutaj zapoluje. I zrobiło się niemiło. Oj, niemiło, niemiło. Mam się, Pokemonie! Wręcz stąd! Niechaj śmierć znika! Nie! Muszę stawić narty! To uciekaj do Rzeszowa! Rzeszowa! Do Rzeszowa! Biwa powiera! Biwa Niemiec! Biwa w piątek i w niedzielę! Czy widzicie, co się dzieje? Śmierć została wypędzona. Mamy siłę wszyscy razem. Nikt powiatu nie pokona. Nie. Czy starosta, czy prezydent, wszyscy razem w dobrej wierze. Radni wszelcy i mieszkańcy, wspólnie idźmy do swych marzeń. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do wspólnie kolędę z nami. Bardzo proszę. Oh, my God.
mają skrzydła i zaczęli latać nad mieleckimi osiedlami. Ciągaczka kupiła mopa nowego, obrotowego. Królowie zaś postanowili zainwestować w nowy GPS. I bardzo na Nauczycielki rozpoczęły pracę w jednym z mieleckich liceów. Kolejarz doczekał się nowego dworca. Co prawda autobusowego, ale teraz czeka na klimatyzację. Mechanik otworzył swój własny warsztat i uważa, że to dobra zmiana w jego życiu. Urzędnicy stali się bardziej uprzejmi dla swoich petentów. Fakturę klęto ma szczęście. Odnalazł babcie na górce Cyranowskiej i postanowił kupić nowe mieszkanie w powiecie mieleckim. Oj, fakturę nie zrezygnował z 500+. Strażak zaś dorabia na rozwieszaniu plakatów i ulotek wyborczych. Jak to pasterze, wrócili na halę targową. Kierkacz zaczął łowić ryby i unika marketu. On zaś jak zwykle służy dobrą radą i pomocą elektryczną. Przekazał mu przesyłkę, ale nie były to pozdrowienia, tylko mandat. Policjant poszedł na służbę, podróżni pojechali autobusem, ale później wrócili. Herod za to przestał jeść przed snem. Śmierć zamieszkała w Rzeszowie. Ponieważ nadal pracuje w lokalnej rozgłośni, święty Mikołaj przeszedł na wcześniejszą emeryturę i zaczął już myśleć o prezencie na przyszły rok. Rektor to wszystko przeczytał, ale i tak diabeł tkwi jak zawsze w szczegółach. Żyli długo i szczęśliwie, a potem przyszedł Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo i bardzo się cieszymy, że Państwo jesteście z nami, że znaleźliście czas, aby tutaj być. Dziękujemy bardzo widowni. Ale to magiczne słowo dziękuję chciałabym wypowiedzieć jeszcze kilku osobom. A więc dziękuję dyrektorom Samorządowego Centrum Kultury, panu Jackowi Tejchmy i pani Joannie Kruszyńskiej, obecnej tu z nami. Dziękuję bardzo. Rozpoczynaliśmy nasze próby i nad tym spektaklem jeszcze, gdy dyrektorem był pan Jacek Tejchma, prawda? Więc dziękujemy bardzo dyrektorom. Dziękujemy. Dziękuję staroście.
Pałacie Powiatu Mieleckiego. Nie ma dziś go z nami, niemniej jednak to przedsięwzięcie jest pod jego patronatem, pod patronatem starosty powiatu mieleckiego. Dziękuję pani Joannie Dul-Wolani, prezes Stowarzyszenia Dla Was, stowarzyszenia, które wspólnie z nami organizuje to przedsięwzięcie. Panu kierownikowi Bartoszowi Kramarzowi oraz pracownikom działu zespołów artystycznych bardzo serdecznie dziękuję. Panu kierownikowi Janowi Madejowi oraz pracownikom działu technicznego za światło, akustykę, a więc techniczne sprawy. Dziękujemy bardzo. Panu Krzysztofowi Urbańskiemu i pracownikom działu organizacyjnego również składamy serdeczne podziękowania. Oraz pani Annie Niziołek, pani dyrektor kina. Tutaj wiele musieliśmy uzgodnić, aby móc dokonywać prób na deskach tejże sceny. Dziękuję również panu Maćkowi Krigerowi, operatorowi projektora, który nam cały czas nas wspomagał pięknymi zdjęciami. Niektóre z nich to były nawet sentymentalne, łapały za serce, bo pokazywały faktycznie nasz stary dworzec, mielecki dworzec PKP. Dziękujemy panie Maćku. Jarkowi Chmieciowi, akordeoniście, który jest z nami drugi rok. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, i myślę, że nie sposób nie podziękować aktorom, moim koleżankom i kolegom. Kłaniam się nisko i dziękuję bardzo wam wszystkim. Dziękuję bardzo. A jako, że dziś jest dzień przytulania, proszę zobaczyć, od razu mamy efekty. Zżyliśmy się też bardzo, w końcu to już drugi rok wspólnie występujemy. Czy to właściwie, no nie, nie podziękowałam najważniejszym osobom, ale zanim to uczynię, zapraszam do nas na scenę pana Pawła Wołosa. Bardzo proszę, panie Pawle. Scenariusza. Wiem, że jest pan z nami. Zapraszamy. Szanowni Państwo, mielczanin, aktor, konferencjer, reżyser, scenarzysta, pisarz, grafik, świat artystyczny Krakowa w jednej osobie. Pan Paweł Wołos. I żeby dopełnić podziękowań niezmiernie wszyscy dziękujemy naszym paniom reżyserkom. Pani Jadzie Klaus i pani Madzi Krieger. Dziękujemy serdecznie. Zapraszam was na środek. Szanowni Państwo, bez was nie byłoby tego spektaklu. Panie Pawle, zapraszamy. Szanowni Państwo, to by było na tyle. Zapraszamy za rok.